Na program zaprasza Bonimet, producent mieszanki ziołowej Cardio Bonisan, wspomagającej serce i układ krążenia. Witam Państwa w okresie karnawału. Co prawda karnawał w tym roku mało ten karnawał przypomina, jaki znamy zewsząd, ale pytanie jest trochę karnawałowe. Otóż pacjent pyta, wyraża niepokój, iż jego serce czasami bije w rytmie, który mu przypomina rytm tańca czacza. Jak Państwo wiecie, rytm tańca czacza nie jest jednostajny, a serce powinno uderzać w w rytmie jednostajnym i akcja serca powinna być właśnie taka. Oczywiście yy, może być jednostajna, ale zbyt szybka, to też źle. Jednostajna, ale zbyt wolna, to też źle. Zatem yy, na pewno nie powinna przypominać yy, rytmu tańca czacza. Yy, ale tak teraz zupełnie na poważnie, co możemy zastosować w takiej sytuacji? Oczywiście ten pacjent powinien się skonsultować z lekarzem, bo jakiekolwiek założenia rytmu pracy serca wymagają konsultacji lekarskiej. Niemniej jednak, odpowiedzmy na to pytanie, jakie surowce zielarskie, naturalne produkty mogą przyczynić się do tego, aby ten rytm pracy serca był prawidłowy? Takim podstawowym surowcem zielarskim jest kwiatostan głogu. Kwiatostan głogu wykazuje działanie. Bardzo szeroki. Ja sobie nie wyobrażam mieszanki ziołowej, która by nie miała kwiatostanu głogu w swoim składzie, o ile jest dedykowana osobom z zaburzeniami pracy serca. Kwiatostan głogu poprawia kurczliwość mięśnia sercowego, siłę skurczu, przyspiesza rytm pracy serca. Powoduje to, iż zaburzenia... Przewodnictwa są hamowane, bo sercu jest prąd elektryczny, który płynie. Powoduje bardzo prozdrowotne działanie na serce. Zresztą widzicie Państwo to na slajdzie, który jest obok, przedstawia to właśnie jak znakomicie. Kwiatostan głogu wpływa na serce. Troszeczkę obniża też ciśnienie, ale to nie jest jego główny efekt działania. Szczególnie się sprawdza kwiatostan głogu u osób z zaburzeniami pracy serca starszymi osobami. To u osób starszych jest świetny, świetny sposób na leczenie chorób układu krążenia. Czasami mamy zaburzenia rytmu pracy serca spowodowane jakimiś problemami emocjonalnymi. Stres. Może nam zaburzyć pracę serca. I wtedy świetnie sprawdza się y, ziele serdecznika. Y, ziele serdecznika to jest taki typowy sercowy na zaburzenie rytmu pracy serca na tle emocjonalnym. Oczywiście możemy łączyć głuk z, z serdecznikiem, tudzież z innymi surowcami zielarskimi. Chciałem Państwu przedstawić taką mieszankę ziołową, którą ja często stosuję w przypadku problemów z sercem, nie tylko z rytmem pracy serca, ale także z zaburzeniami ukrwienia, mięsia sercowego, z niewydolnością krążenia tła no, o tle sercowym. Ta mieszanka ziołów, jak Państwo widzicie, zawiera w swoim składzie też produkty o działaniu uspokajającym, jak kozłek, jak chmiel, jak melisa. Dlaczego? Dlatego, że serce y, niestety jest bardzo wrażliwe na stan emocjonalny. Zresztą każdy chyba o tym wie. Jeżeli ktoś jest szczególnie narażony na takie problemy emocje, problemy rytmu pracy serca związane z emocjami, y, to ja mu wtedy dedykuję też czasami okres, y, w ostrym stanie takie krople, o którym Państwu też recepturę pokazuję. Te krople są o tyle lepsze od mieszanki ziołowej, że one działają bardzo szybko. Jeżeli mamy jakiś problem, to zażycie dwóch łyżeczek rozpuszczonych w wodzie powoduje efekt prozdrowotny. Ale rytm pracy serca to też nie tylko, nie tylko zioła, to także zwyczajne produkty spożywcze, te wszystko, wszystkie makro składniki, których może brakować w sercu. Możemy mieć na przykład zaburzenie rytmu pracy serca spowodowane niedoborem jonów potasu, a potas jest w bardzo wielu Owocach, warzywach, tymi szczególnie dobrymi źródłami potasu jest, jest pomidor, jest banan, ale wszystkie owoce i warzywa mają w swoim składzie potas. Magnez. To także makroskładnik, którego brak może takie efekty wywołać. I tutaj odsyłam Państwa albo do suplementów z magnezem, albo do zwiększenia w swojej diecie wód mineralnych wysokomagnezowych są takie wody. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to witamina B1 jej brak. Rak również może rozchwiać nasze tętno. I wtedy produkty zbożowe, otręby czy też, czy też błonnik z tych otrębów, ale, ale również, również inne bogate bogate witaminę B składniki. I ostatnia rzecz to koenzym Q10. To jest taka substancja, której w naszym organizmie brakuje, zwłaszcza gdy jesteśmy starsi albo przyjmujemy leki z grupy statyn. Wtedy Kalazimu Q10 może być zbyt mało i wtedy jesteśmy słabsi. Ona odpowiada za energetykę ustroju, ta substancja. Więc suplementacja kalazimem Q10 to także coś, co może nam usprawnić pracę serca, aby pracowała w rytmie jednostajnym, a nie w rytmie czacza. Sponsorem programu był Bonimet, producent mieszanki ziołowej Cardio Bonisan, wspomagającej serce i układ krążenia.